Umowa społeczna z górnikami między innymi ma ustawowo zagwarantować zatrudnionym obecnie górnikom pracę do emerytury lub tak zwane osłony socjalne, czyli urlopy przedemerytalne. Mają być one płatne w wysokości 80% wynagrodzenia. Do tego wypłacone mają zostać odprawy pieniężne w wysokości 120 tysięcy złotych. Warunkiem wejścia umowy w życie będzie zgoda Komisji Europejskiej na zaproponowane w porozumieniu rozwiązania dotyczące pomocy publicznej dla kopalń. Do Komisji trafił już opracowany przez resort aktywów państwowych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek prenotyfikacyjny. Otworzyło to etap nieformalnych konsultacji w tej sprawie. Mają one pomóc w sporządzeniu właściwego wniosku o unijną notyfikację programu dla górnictwa. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy określającej zasady działania i subsydiowania sektora węglowego aż do jego wygaszenia. Od 13 czerwca